Witam serdecznie. Znowu jestem w jakimś parku. Przeważnie jestem nad wodą, ale zapomniałem jak tam dojechać. Ale nie martwcie się. Dzisiaj przed Wami test tego pięknego samochodu, którym jest Honda Accord. Normalnie wymieniłbym Wam wszystkie wersje silnikowe, nadwoziowe, wyposażeniowe, kolory i to wszystko w 20 sekund. Ale po pierwsze mi się nie chce. Po drugie chwaliłem się w tym wszystkim w 17 ostatnich filmach. Także przejdźmy do tego, co w samochodach najważniejsze. Wyczuwam to jakieś zgrubienie. Przydałoby się USG. Druga rzecz, która mnie martwi, o ile tu jest nawet ok, to ten materiał jest zdecydowanie za twardy. Sami posłuchajcie. No drama. Żeby nie przedłużać, opowiem Wam teraz o wyposażeniu. Kierownica. Skrzynia biegów. Otwieranie lewych drzwi. Dywanik kierowcy. Klamka tylnych lewych drzwi. Bagażnik. Automatycznie włączające się światło stop po naciśnięciu hamulca. Koło. Światła. Hamulec ręczny. Wlew paliwa. Pasy bezpieczeństwa. Żaden test nie mógłby się odbyć bez trzeciej najważniejszej rzeczy w samochodzie, czyli testu 182-centymetrowca. Zapraszam. Nie wiem, co to Wam powie, ale tak sobie siedzę, nie? Jak masz 170 albo 2, to chyba Ci nie pomogło. Przeprowadźmy też test zawieszenia. 85%. Żaden test samochodu nie mógłby się odbyć bez jazdy samochodem. Sprawdźmy. Jest ok. Jest to Accord 9 generacji. 8 poprzednimi nie jeździłem, także śmiało mogę wypowiedzieć się na jego temat. Samochód ten zachwyca swoim wyposażeniem, jak mogliście zobaczyć. Nie wiem ile spala, nie wiem ile kosztuje, ale zrobię to Wam w jakichś 26 innych filmach. Będzie część techniczna, część praktyczna, część teoretyczna i tak dalej. Także zapraszam do subskrypcji. Dajcie plusa. Cześć. Wszystko wziąłeś? Plecaka zapomniałem. Dobra, czekaj.